Siema. Uwaga, teraz jestem nagrywany Teraz z partyzanta. Normalnie zastraszenia jesteśmy pięknie bym ja, tu zrobił. młody Balcerek i Rafał D. Mam takie pytanie z racji tego właśnie, że jesteśmy na naszych rewirach osiedlowych, skąd się wywodzi całe to zamieszanie, to mam takie jedno pytanie, bo jeszcze nikt jego nie zadał. Co sądzisz o młodym Grunwaldzie? Bo ty jesteś utożsamiany z nim, a on z tobą. No właśnie, po pierwsze sobie wyjaśnijmy coś. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego ja jestem z nim utożsamiany. Z racji może tego, że mieszkasz tutaj. Nie, powiedziałeś wyraźnie. Z młodym Grunwaldem, a wiadomo do czego pijesz. Chodzi do tej waszej jakiejś tutaj, nie wiem jak to nazwać, nowej frakcji, albo to jak ci starsi skrzętnie zauważyli, że odkąd gdzieś tam zostałem reaktywowany, gdzieś się zacząłem udzielać, no to na kanwie tych wydarzeń w jakiś sposób zaistnieliście. Czy się mylę? No tak było, dokładnie. A jeszcze teraz jedną mam do ciebie prośbę. Jak mógłbyś zmobilizować młodych tych chłopaków, żeby nie zgasła w nich cała ta energia i dalsze kibicowania? I treningi, co są bardzo ważne. W treningach mogę pomóc, jak zresztą wam się zdeklarowałem. Co do kibicowania, wiesz dobrze, znaczy wiecie dobrze, ja się cały czas odcinam. Ale na stadionie bywasz. Bywam, tak, właśnie dlatego chcę teraz wyjaśnić, żeby to nie, tutaj nie trącało hipokryzją. Nie chcę być utożsamiany z tym wszystkim w takim wymiarze i w takim znaczeniu, jak to było kiedyś, bo to, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Także widzisz, no tu staram się wydawać jakieś dyplomatyczne odpowiedzi, no ale tak właśnie to czuję i tak to postrzegam. Czyli generalnie mamy zapierdalać na treningi, zapierdalać na mecze i na wyjazdy. No ja w tym nie pomogę. No, kiedyś jak naprawdę tym żyłem i był ten Lech, który ja znałem, a którego już nie ma i nie ma co ukrywać, wszyscy o tym dobrze wiecie. Przede wszystkim był też tamten stadion, z którym ja się utożsamiałem, którego kochałem i innego nie znałem. No to mówię, no były inne czasy. No, tu lekko lecę starym śrupem, no nie da się też tego ukryć. Więc słuchajcie, no jak ja mam wywrzeć na was cokolwiek, jeżeli taka prawda jest, że tylko ciebie znam. To ty się nagle obudziłeś z kibicowaniem, z takimi rzeczami, no to co, jak ja mam tych... Ale ja za twoich czasów też jeździłem. Ale no... Nie neguję tego, po prostu nie pamiętam. Aha, dobrze. Czyli generalnie Nie, no krótko i zwięźle. krótko i zwięźle jest tak, że ja nie będę przecież... Słuchaj, no przecież dobrze wiesz, że wszystkie te szczonki bardzo dobrze mnie znają, no ale ja ich nie znaję. No, ludzie mi kiwają na ulicy, na osiedlu mi się kłaniają, dzień dobry i tak dalej, no ale zawsze, przecież sam nawet byłeś świadkiem, ile razy ci się pytałem, a kto to był, a tego z czym utożsamiać, a ten jaki jest, a ten kto to jest, no to jak ja mam... Ale opawa cię to jakoś dumą, czy przychodzi ci to obojętne? Dumą mi będzie, znaczy inaczej, jeżeli to będzie trwało i rozwijało się w tym kierunku, w którym ty chcesz, aby to poszło, albo żebym za co ja to chwalił, no to porozmawiamy jak, no nie wiem, za 3-4 lata? Przetrwacie? Przetrwamy. Dacie radę? Zobaczymy, jakie będą komentarze pod tym No filmem. ale co ten film? A czy ten film jest wyznacznikiem tego, czy ty przetrwasz, czy wy przetrwacie? No to chyba też lekko... Lekko sobie teraz strzeliłeś chyba w kolano nawet, bym rzekł. Nie, no ale zobaczymy, co chłopaki powiedzą na to wszystko. No ale co mają powiedzieć chłopacy? No Słuchaj, bo... jeżeli ktoś tego nie czuje, to też na siłę nie zmusisz do niego. Ja też swego czasu próbowałem zmuszać, wywierać presję. No wiadomo, udawało się, były jakieś tam pospolite ruszenia, jakieś mega, mega, mega grube wyjazdy. Znaczy mówię tutaj o składzie osobowym, o ilości. Tylko że zapamiętajcie jedno, nie zawsze ilość się przekłada nad jakość. Jeszcze coś chcesz wiedzieć? Zostawimy na razie tutaj, zobaczymy, jakie będzie echo po tym filmie. No dobra, no to powiem tak. Będę wam kibicował. Ja. I jeszcze druga rzecz, właśnie to jako pierwszy skrzętnie i fajnie to zauważył i skomentował nie kto inny jak prezes, tak? On tam jest stanowisko prezesa, czy głównego dyrektora, nadzorcy. Radosław Majchrzak, właśnie tutaj odnośnie tego, o czym ty mi mówisz, że nagle wy żeście wypłynęli na tej całej kanwie tych wydarzeń związanych ze mną. No Mam. mówię, jeszcze raz powtarzam. Będę wam kibicował, będę trzymał dla zachęty kciuki za was, właśnie za tych wszystkich Ejbrów, których widziałem, a kompletnie nie znam. I nie możecie mieć do mnie o to pretensji, bo
was są setki, nieraz i tysiące, każdy wymaga kiwki tego, no ale ja jestem jeden i zdaję sobie z tego sprawę, że jestem rozpoznawalny i wam jest łatwiej zawsze, to też od lat, od wielu, wielu, od dwóch ty lat tłumaczę, że wam wszystkim, mnie jednego jest o wiele prościej i łatwiej zapamiętać, niż mi te wszystkie ryjofony, które mnie otaczały i otaczają do chwili obecnej. No to co, jeszcze raz chłopacy? No my zapierdalamy dalej.